Zapraszam do Zamościa, miasta idealnego, a zarazem twierdzy, który stworzony został przez jednego człowieka, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Obecnie Zamość, a właściwie jego stare miasto, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO jako jedna z 17 lokalizacji w Polsce. Już samo to wskazuje, że miasto to jest warte odwiedzenia i zwiedzania. Zamość zyskał miano perły renesansu, miasta arkad, a także padwy północy. Jeszcze tylko zapowiedź kanału i zapraszam do oglądania. Zamość znajduje się w południowej części województwa lubelskiego. Z Lublina dotrzecie tutaj samochodem po 75 minutach, a z Rzeszowa po 2 godzinach. Miasto Zamość zostało założone w 1580 roku przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego jako nowa siedziba rodowa i stolica zamierzonej ordynacji zamojskiej. Jan Zamoyski zbudował tu ufortyfikowaną warownię chroniącą szlak kupiecki prowadzący z Wołynia i Lwowa do Lublina i Warszawy. Zwiedzanie zaczynamy od bastionu numer 3. To tutaj znajduje się budynek prochowni oraz Muzeum Fortyfikacji i Broni. Wchodzimy na wał ziemny stanowiący jeden z bastionów obronnych Zamościa. Obok bastionu numer 3 znajduje się budynek arsenału. Budynek ten wybudowany został w latach 1582-1584 na północ od placu i stanowił element pałacowych obwarowań. Pierwotny arsenał spłonął po śmierci hetmana, a obecny budynek pochodzi z 1630 roku. Na przełomie XVI i XVII wieku Zamość był jedną z najnowocześniejszych twierdz w Rzeczypospolitej. Miasto zostało opasane potężnymi fortyfikacjami bastionowymi, kurtynami i fosami. Ostatecznie budowa fortyfikacji została zakończona w 1618 roku za rządów drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego. Miasto otaczał wówczas mur obronny 7 bastionami typu nowowłoskiego. Przed nami brama Szczebrzeska. Została ona wzniesiona w latach 1603-1605. Brama została umieszczona w kurtynie pomiędzy bastionami drugim i trzecim, otwierała się ku traktowi szczebrzeszyńskiemu poprzez groblę biegnącą ponad obronną zalewą wodną. Udajemy się w stronę katedry. Katedrę ufundował założyciel miasta Jan Zamoyski według projektu włoskiego architekta Bernardo Morando na przełomie XVI i XVII wieku. Styl architektoniczny katedry jest związany z tak zwanym renesansem lubelskim. Jej wymiary wynoszą 45 metrów długości i 30 metrów szerokości. Przy katedrze wznosi się późnobarokowa dzwonnica wybudowana w drugiej połowie XVIII wieku. W sezonie letnim dzwonnica udostępniana jest dla zwiedzających, dzięki czemu stanowi atrakcyjny punkt widokowy na Stare Miasto. Katedra jest trójnawowa, z wyższą nawą główną sięgającą 20 metrów oraz z niższymi nawami bocznymi. Wewnątrz znajduje się 9 kaplic, po 4 w obu niższych nawach bocznych oraz jedna przy prezbiterium po jego prawej stronie.
Pod nawą główną znajdują się krypty z trumnami oraz prochami zamojskich. W jednej z krypt spoczywa Jan Zamoyski. Po wyjściu z katedry w oczy rzuca się pomnik Jana Zamoyskiego, który umieszczony jest przed Pałacem Zamoyskim. Pałac ten wzniesiony został w latach 1579-1587. Ruszamy uliczkami w stronę kościoła Świętego Mikołaja. Kościół ten został ufundowany w latach 1618-1631 przez drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego dla nowo utworzonego ruskiego bractwa cerkiewnego. Był on początkowo cerkwią greko-ruską. Ruszamy dalej i dochodzimy do dwóch kładek widokowych przerzuconych nad torami kolejowymi. Warto się na nie wspiąć, ponieważ oferują przyjemną panoramę na mury otaczające miasto, jak również na samo Stare Miasto. Kładki widokowe są również często odwiedzane przez pary zakochanych, które zawieszają na barierkach kłódki. Kładki stanowią fragment trasy spacerowo-widokowej wokół zamojskich umocnień. Dochodzimy do kościoła franciszkanów. Kościół ten ufundowany został przez Tomasza Zamoyskiego i Katarzynę Zamoyską w 1637 roku. Był największą świątynią w Zamościu i jedną z największych w Polsce. Podczas rosyjskiego zaboru znajdował się tutaj magazyn. W okresie międzywojennym w budynku mieścił się sejmik powiatowy, muzeum oraz kino, a po 1945 roku szkoła plastyczna. Franciszkanie powrócili do świątyni w roku 1993 . Kierujemy się do fortu numer 7. Jednakże zanim tam dotarliśmy, postanowiliśmy zobaczyć Bramę Lwowską. Stara Brama Lwowska znajduje się przy natrzańcu Bastionu VII. Reprezentuje ona styl manierystyczny. Została zamurowana podczas rozbudowy umocnień Zamościa w pierwszej połowie XIX wieku i następnie utworzono tutaj więzienie. Przez nieco ponad rok więziono tutaj Waleriana Łukasińskiego, o czym przypomina stosowna tablica oraz płaszczorzeźba. Ponowne przejście przez bramę przywrócono przed II wojną światową. Największa rzeźba w bramie przedstawia świętego Tomasza Apostoła, który klęczy przy zmartwychwstałym Jezusie. Wchodzimy do bastionu numer 7 i w oczy rzucają się manekiny żołnierzy z okresu od XVII wieku do czasów napoleońskich. Bastion ten zniszczony został w 1866 roku w czasie likwidacji twierdzy. W latach 1977-1984 został całkowicie zrekonstruowany do postaci XIX-wiecznej z 37 wąskimi otworami strzelniczymi oraz wystawionymi w cofniętych barakach kazamatami z dwoma stanowiskami artyleryjskimi. Świetność przywrócił mu remont przeprowadzony w latach 2008-2009. Złote czasy dla Zamościa przypadły na wiek XVII, który to był czasem największego i najszybszego rozwoju miasta. Na niewielkiej przestrzeni funkcjonował tutaj istny miks kulturowy, żyła tutaj ludność polska, grecka, ormiańska czy też żydowska. Niestety, niepokoje, które szarpały Rzeczpospolitą w tym czasie, zahamowały jego rozwój. Pod mury miejskie poczęły przybywać obce wojska. Najpierw Chmielnicki, później Szwedzi. Obie armie musiały obejść się smakiem. Z Zamościa wywodzi się również określenie szwedzki stół. To określenie powstało w czasie oblężenia Zamościa przez Szwedów. Przed odstąpieniem od oblężenia król szwedzki Karol X Gustaw zaproponował urządzenie w murach miasta pożegnalnej uczty. Jednak Polacy, domyśliwszy się, że jest to podstęp, wynieśli przed mury stoły z jedzeniem dla Szwedów, ale bez ław, tak aby Szwedzi nie zasiedzieli się tutaj zbyt długo. Kierujemy się w stronę Placu Solnego, przechodząc obok kościoła Świętej Katarzyny.
prostokątny plac, położony na północ od rynku wielkiego, był miejscem handlu aż do 1942 roku, a handlowano tu solą, stąd też jego nazwa. Na uwagę zasługuje narożna, bogato rzeźbiona kamienica zwana Domem Rabina. Udajemy się na Rynek Wielki. Jest on przykładem jednego z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie. Został zaprojektowany przez Bernardo Morando, włoskiego architekta, jako plac reprezentacyjny na wzór antycznego Forum Publicum. Kwadratowy plac o wymiarach 100 na 100 metrów otoczony jest kamienicami mieszczańskimi z arkadowymi podcieniami. Centralna budowla, jaką z reguły był ratusz, sytuowany w centrum placu, w zamościu zajmuje miejsce wśród kamienic północnej Pierzei. Było to celowe działanie, ponieważ Jan Zamoyski, założyciel miasta, chciał, aby najważniejszym obiektem w zamościu był pałac, a nie ratusz. Ratusz w zamościu może pochwalić się 52-metrową wieżą zegarową oraz najbardziej charakterystycznymi, szerokimi, dwuskrzydłowymi, wachlarzowymi schodami, które zostały dobudowane dopiero w XVIII wieku. Prowadzą one do głównego wejścia z barokowym portalem. Z wieży ratuszowej codziennie w sezonie, gdy tylko wybija godzina 12, wybrzmiewa zamojski hejnał. Jednakże grany jest tylko na trzy strony świata. Trębacz pomija zachodnie okna, ponieważ zgodnie z legendą miasta założyciel Jan Zamoyski zabronił, aby dźwięki niosły się w stronę Krakowa. Najpiękniejszymi kamienicami na Rynku Wielkim są kamienice ormiańskie. Jest ich 5. I z uwagi na kolory oraz zdobienie urzekają wszystkich, zarówno w dzień, jak i w nocy. Żegnamy Zamość, postanawiając jeszcze tutaj wrócić.